Już. Ten czas, który był bardzo trudnym, uważałem, że sytuacja, która się stworzyła, stanu wojennego, że będzie chwilowa. Ten czas pozwolił na ogromne scementowanie naszego społeczeństwa polskiego. Dzisiaj na mszy świętej za ojczyznę mam około 1000–1500 ludzi. A w ten czas było 10–20 tysięcy. Cały plac i podwórze. Były spotkania, nie było pana Lecha. Były nocne czuwania, proszę panią, które były uczestników nawet w stanie wojennym. Było bardzo dużo. Po okresie stanu wojennego również, które były kierowane w nabożeństwach szczególnie maryjnych, fatimskich. Tragedia fatimska 13 maja, gdzie zamach na papieża. To wszystko i kontynuuję po dzień dzisiejszy, ale już nie mogę pozwolić sobie na nocne czuwanie. Dziś wieczorem nos w telewizor, kończy się na tym już karmić raz. Jest zupełnie, zupełnie coś innego karmić raz. Ten czas był też potrzebny. Był bardzo potrzebny i wiem, w marcu, zresztą można to sprawdzić, ksiądz Popiełuszko tu przybył z Warszawy do mnie w otoczeniu pana Chrostowskiego, jeszcze tego pana z Huty Warszawa, którzy również chcieli podpytać, jak ja to robię, jak te nabożeństwa z ojczyzny odbywają się. I to był początek działania i bezpośredniego spotkania się z księdzem Jerzym Popiełuszką. Może chciałbym tu nie powiedzieć to, co w ten czas przeżywałem wspólnie z księdzem Jerzym, kiedy on właśnie 19 października padł ofiarą całego systemu, ale to było sterowane i kierowane. To nie jest tak, że nagle został zamordowany. Ja dzisiaj patrzę dlatego zupełnie inaczej na tę sprawę. Jestem również zaskoczony, że rozpoczął się proces księdza Jerzego Popiełuszki, jak również zakończono czas wakacji, a po dzień dzisiejszy jako bezpośredniego świadka kontaktu Gdańska-Warszawy nie byłem w ogóle przesłuchiwany, nie brany pod uwagę. Myślę, że czas to też pokaże swoje. Myślę, że ci, którzy nawet mają pewien wpływ na proces księdza Popiełuszki, boją się tego, że za dużo prawdy by się dowiedzieli ode mnie. Ale zostawmy ten czas, on na pewno wyjdzie. Będzie okazja i to wyjdzie, tym bardziej, że postać księdza Jerzego, to uczciwego, młodego kapłana, pełnego entuzjazmu, którego również, można powiedzieć, w pełnym poparciu jego uczestniczył ksiądz Bogucki, jego własny proboszcz. I on ma też ogromne zasługi, o którym się dzisiaj mi mówi, a to tak zawsze bywa. Jest ci, co robią robota i nic, odbierają korony i pochwały. Ja uważam, że jest wielka krzywda dla niego, że go nie ma, dla otoczenia, dla rodziców, ale później czas polityczny, który się rozwijał i wokół osoby księdza Jerzego Popiełuszki, dla mnie dzisiaj jest do nie, nie można tego akceptować w ogóle, bo wiem, że za kulisy całych spraw, szczególnie ruchu prowadzonego przez pana Kuronia, pana Michnika i wszystkich innych warszawskich działaczy, że te sytuacje i mszy świętej zupełnie dostały inny obraz i mieli zupełnie inne znaczenie. Ale gromadził się lud polski, cały Warszawy i niech się gromadzi. Proszę dzisiaj zwrócić uwagę, jak się odbywają sprawy i mszy za ojczyznę, chociażby na Żoliborzu. Ja uważam, że w kontynuacji swojej stawiam nie na ilość, ale na jakość. I bardzo dobrze tak jest, że z potrzeby serca ludzie przychodzą u nas w Gdańsku jeszcze, że jest ten całkowity ruch, skoro nawet się chce wyeliminować Kościół Świętej Brygidii i księdza Jankowskiego, uważam, że to nie chodzi o sprawę polityczną. Chodzi o wiele głębsze korzenie patriotyzmu naszego narodowego. Świadomość wolności, której nie zawsze każdy umie wykorzystać. Konsumpcja wolności nastąpiła, z którym się wszyscy zachłysnęli.
I teraz co dalej? Dokąd pójdziemy? A jednak ten przesięty za ojczyznę mają ogromne znaczenie i w ten czas mobilizujące, ogromna siła, przeciwstawienie się przeciwko sile milicyjnej, dzisiaj dającą możliwość w innym obrazie całkowitą wolność, nie potrafią. Ci, co powinni wykorzystać to, nie potrafią to przyjąć i powiedzieć mea culpa w stosunku, moja wina w stosunku do przeszłości, ale w stosunku do siebie i dla przyszłości tego narodu. Także te msze święte różnią się, ogromnie się różnią. To, że dzisiaj pod względem duszpasterskim urządza się spotkania stanowe różnych zawodów, wyjazdy, rok jubileuszowi, ten rok nawiedzenia i Rzymu i tak dalej. Brałem udział również w tej pielgrzymce narodowej. Cieszę się z tego, że Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił nowe korony bursztynowe, które zobaczymy 31 sierpnia. Będzie to takie wotum mobilizujące na następne 20 lat, mi się zdaje. To uczestnictwo pani redaktor, pani Magdy Rybickich, całej rodziny Ruchu Młodej Polski, pana Aleksandra sąsiada tu Hala. To było spontaniczne, ale równocześnie za tym spontanicznym parawanem był ktoś, który trzymać to, pilnowali godzinę 17, różaniec, ma być komunia. Ja byłem na każde to zawołanie. I po dzień dzisiejszy uważam, że taka była moja rola na owe czasy i dzisiaj w każdym razie. Dzisiaj już pan Kobzdy, lekarz, już nie żyje, innych nie ma, oni się wyprowadzili, wynieśli się poza granice naszej ojczyzny, na którym bardzo ubolewam. Była to sprawa wielka, bo tu, pani redaktor, to uczestnictwo laikatu. Że nie ksiądz prowadzi różaniec, ale oni prowadzili ten różaniec, prowadzili te modlitwy, spotkania. Potem było takie zachwianie, chcieli to zrobić w kościele również i mariackim, ale z tego tytułu powstała również jakaś awantura, niedomówienie. Wiemy, że pan Lech ustawiał to bardzo ostro tą sprawę. I słusznie, bo Kościół jest dla wiernych, nie tylko dla księdza. Ksiądz ma służyć w takiej sytuacji i taką rolę spełniam. Uważam, że nie popełniłem błędu. Może dla osób grających politycznie to jest tym wielką przeszkodą. Zdaję sobie sprawę jako ksiądz. Na pewno. I ta modlitwa była bardzo potrzebna. Widzieliśmy również te ogromne różnice wielkich mszy solidarnościowych, które odbywają się na Jasnej Górze. Jaka frekwencja, jaka obecność, jaki entuzjazm, jaka solidarność międzyludzka, jaka to służba wygląda, jak to w ogóle konsumować na dziś w formie wskazań działania społecznego. Treścią jest fundamentalna nauka Kościoła, a szczególnie Ewangelia, idąc przy się dobrze czyniąc. To jest to świadectwo braterstwa, troski. Dzisiaj nawet dochodzimy do tego, że osoby starsze, które uważały się i uważają jeszcze, że są kamieniem węgielnym tej nowej rzeczywistości Polski, nie zawsze bym powiedział. Bo na pewno ci ludzie również walcząc w różnych armiach, czy na Zachodzie, czy na wschodzie, czy wewnątrz tu kraju, o wiele trudniej wyglądała ta walka, że są kamieniem węgielnym, owszem, są zaczynem, tą zaprawą murarską, ale istota sprawy budowania to był sam kamień społeczeństwa nasze polskie, które chciało się wyzwolić. Myślę, że Polacy dali dowód temu w minionym czasie walki z trzema zaborcami. Zaborcy padli, potrafili się poddać, jak to się mówi, a dzisiaj taki wielki moloch, system totalny, można powiedzieć, najgorszy z systemów, który nawet dzisiaj komuniści się brzydzą sami, że służyli w takich strukturach komunistycznych,
potrafiono siłą właśnie zaangażowania, modlitwy, pewnej jakiejś prostoty wywalczyć to, co dzisiaj mamy. Nie wszyscy to ludzie jeszcze rozumieją. Uważają, że to tak musi być. Nie rozumieją systemów przemian, prywatyzacji i tak dalej, te wszystkie sprawy, które są jeszcze obce. No i znowu nowe problemy powstają i tutaj widzę bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że jednym się oddaje, drugim się zabiera, jeszcze innym się w ogóle nic nie daje. Czyli ktoś jest z przywileju, korzysta, można powiedzieć, pochodzenia żydowskiego, to już dostaje, bo się o ten majątek upominają, a nasi Polacy się upominają, się mieli, czy nie mają w ogóle o żadnej odpowiedzi w urzędach i tak wisi. To są bardzo niebezpieczne sprawy. Skoro równość, dobrze, ja szanuję każdego człowieka, nie mam żadnych ale, jak to się mówi, mam ale do graczy politycznych i do awanturników politycznych, którzy tutaj mieszają u nas w kraju. To jest bardzo niebezpieczne. Myślę tutaj szczególnie o panu Jaziorańskim. Powinien, jest w Ameryce, niech on tam siedzi, a my Polacy sobie sami poradzimy. Bez jego sterowania i kierowania. Proszę, ten strajk sierpniowy był bardzo ważny, tylko tu musimy wziąć pod uwagę, że to był surowy materiał. To jest zaprawa, która, można powiedzieć, była cementowa, ale bez wszelkich dodatków. Szybko kamieniało, a tu trzeba było utrzymać lepkość, giętkość i tak dalej, żeby wybudować ten potężny gmach solidarnościowy, który pęka w niektórych sytuacjach jeszcze. Ale takim zaczynem, ponowieniem tego, co się działo w sierpniu, były strajki późniejsze. Też zupełnie inny niż obraz tych strajków roku 1988, który potem doprowadza do Okrągłego Stołu. Ja Okrągły Stół i Magdalenkę mam swoje zdanie, bez jakiejkolwiek pełnej akceptacji, bo to, co miało się zrodzić, to się rodziło już w latach 80-82 i tak dalej, z bólami, ale już człowiek mający tę pełną świadomość, że jest lepiej. Owszem, lepiej było. Ludzie mieli pieniądze, jako tako. Nie było nic w sklepach. Dzisiaj są sklepy pełne, ludzie nie mają pieniędzy. I chętnie by chciał ktoś coś kupić, nie może, bo musi uważać, że zarabia. Dzisiaj, jak ja się dowiedziałem, że niektóre kobiety mają 300 zł, 350 zł, a mieszkanie, a gdzie utrzymanie, to jest tragedia tych ludzi. Ja się nie dziwię, bo ja poszedłem w tej akcji charytatywnej, bo dzień dzisiejszy wspieram i młodzież, wspieram wyjazdy kolonijne, zabiegam się o jakiekolwiek pomoc żywnościową, ale uważam, że tylko nie ja jestem w kraju jako ksiądz, nas jest 18 tysięcy kapłanów, że mamy jako kościół w hierarchii swojej kapłańskiej, biskupi ogromnie dużo do zrobienia. Niektórzy ludzie uważają, że kościół ma, nieprawda, bo trzeba to cementować, zbierać, różnica chociażby ofiar. W ten czas zbierano pieniądze na stoczni, proszę Pani, te pieniądze ja przechowywałem. Pani Walentynowicz się później przejmowała dla Solidarności, dla biura, dla działania, a dzisiejsza to jest ogromna różnica, ogromna. W ten czas ludzie dawali wszystko ze siebie, uważali, że trzeba tutaj ratować, pomóc i ta pomoc była zagraniczna. Uważam, że też była już wielka krzywda dla Solidarności, bo samoloty z dewizami zielonych pieniędzy z Ameryki lądowali w Warszawie, a nie w Gdańsku. I tu na tym odcinku charytatywnym pomagałem wszystkim, nie patrząc na nikogo. Nawet jeśli chodzi o Białystok, czy to będą inne jakieś sytuacje, które spowodowały, że trzeba było reagować. Dzisiaj tam Warszawa, tak musiało być, odwrócili się, jeśli chodzi, plecami do całego społeczeństwa, ale to się wszystko zemści jeszcze. Ja widzę wielkie niebezpieczeństwo dla przyszłości jeszcze. Powiedzcie się uspokoić. Widzi ksiądz tutaj, ksiądz prawie zagrożenie takie, że jakby nic z tego nie będzie, te się idea jako solidarnościowa, to co już powiedziałem, proszę Panią, jest niezniszczalna. Bo ludzie będą sami niszczyli, dlatego
kto podejmuje miecz, od miecza ginie. Tylko rozwój sytuacji roku 70 jest tak groźny, że tak jak Feniks z popiołu może powstać, tak również tli się sytuacja w zanadrzu. Niektórzy mówią, a ksiądz Jankowski znowu to wie. A uważam, że takim małym prorokiem każdy z nas jest i dotykając bezpośrednio problemów ludzkich, może wyskoczyć coś przy jakiejkolwiek innej okazji. Euforia była wielka, pani redaktor, bo nikt by się nie spodziewał, że msza święta na stoczni chociażby nawet. Tylko trzeba było kontynuować to, co ja robiłem. Nie zawsze to było akceptowane. I po dzień dzisiejszy karmić raz. Bo dla polityków niektóre sytuacje przeszkadzają. Ja jestem tego świadomy. Ale uważam, że nie można odstąpić od prawdy. Prawda prędzej czy później się upomni o siebie. I uważam, że trzeba tej prawdzie służyć. Ja nie muszę się jako kapłan ustawiać, przypodobać, czy liczyć się na jakieś względy, czy nie muszę klamki całować ani w urzędzie, ani u siebie w kurii. Jestem wyświęconym księdzem na służby. I to jest bardzo ważne. Żeby ta świadomość towarzyszyła mi aż do końca. Bo człowiek musi mieć świadomość celu, który pragnie osiągnąć, każdy z nas. Czy ja będę wierzący, czy będę niewierzący, ale wiem, że muszę kiedyś umrzeć. Muszę stanąć i rozliczyć się przed narodem, a szczególnie Kościołem, w którym ja służę. Z tym, że to jakby nie do końca tłumaczy właśnie, jakby ksiądz uzasadnił swoją postawę właśnie przed czasie strajków w tych 88 roku, w maju, w sierpniu, kiedy właśnie zupełnie nie było wiadomo, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza ten strajk majowy był taki no bardzo specyficzny, bo to nie tak wiele osób jednak przystąpiło do tego strajku, a tutaj... Chciano go głodem zrobić. Tak, ale no tak, ja pamiętam te właśnie ekipy wyruszające z chlebem właśnie. I pociąg, kolejarze, Solidarność i dzieci w tornistrach chleb zanosiły. Tak, więc właśnie, a. Ale jak to było, dlaczego tu ksiądz prorok sobie zrobił takie biuro, wszystkich tu przyjmował i tak dalej, dlaczego? To jakby z samej funkcji kapłana nie wynikało. Proszę o świadomość samarytańska, dobrze, to co powiedziałem, idąc, dobrze czyniąc. Na pewno moi koledzy, kapłani, w ogóle w archidiecezji, każdy z nich też może na swój sposób, nie wiem. Ale centralnie każdy wiedział, że tu się coś dzieje, że tutaj zabijaliśmy świnia na podwórku, tu żeśmy gotowali jajecznicę i wozy z gazownictwa gdańskiego rozwozili, bo tam było sąsiedztwo płotu i tak dalej. A to wszystko zrobiła właśnie ta ofiara nadziei. To znaczy, że coś z tego dobrego będzie i już musimy pomóc, bo jest radość, jest wolność, którą już mamy, nie w pełni, ale będzie w przyszłości. I dzisiaj na taką ofiarę zdobyć kogoś wątpię. Wątpię, pani redaktor. Jest to zupełnie co innego. Szczęście, euforia, radość, modlitwy, śpiewanie, podnoszenie chociażby nawet palców V. Proszę zwrócić uwagę, gdy nawet śpiewano tę pieśń w kościele, jeśli nikt nie podniesie tej ręki. To jakby to V, ta nadzieja zwycięstwa umarła. Taka jest prawda. I tu musimy robić wszystko, żeby tą literkę, nie jak pan generał Jaruzelski likwidował w alfabecie, ale podtrzymać chociażby w duchu religijnym, który musi przynieść jakieś scementowanie. Będzie taki moment. Będzie, myślę, że okażą się to następne wybory. Zobaczymy. Jest moment, że ktoś coś przez te palce chce powiedzieć i prześlizni się. I będzie ok wszystko. To, że dzisiaj komentujemy tego czy innego kandydata. Uważam, że to jest puste gadanie, szkoda czasu i pieniędzy na to wszystko. To przyjdzie, od samego to wyjdzie w każdym razie. Tylko społeczeństwo musi być tak zdyscyplinowane jak w roku 80. To będą efekty z tego. A skąd się brała wtedy właśnie ta dyscyplina? Bo to było też ciekawe, że ludzie się przecież bali na przykład tego podnoszenia rąk. Bali się wielu rzeczy, a kiedy tutaj przychodzili do
parafii Świętej Brygidy, to jakby znaczna część tego strachu z nich odpadała. Oaza wolności, poczucie godności swojej, poczucie, że tu jest siedlisko, przede wszystkim, proszę Pani, jest bardzo ważne w duszpasterstwie, że i kapłan, który przygotowuje kazania, musi sam w to wierzyć, co mówi. To jest bardzo ważne. Ludzie czują, czy on tam coś czyta, czy mu tam napisali, czy jakiś list będzie pasterski, czy i najlepiej, żeby był, to on nie musiał się angażować. I ludzie wyczuwali tą oazę właśnie wolności, że tu dowiedzą się prawdy. Ja tą prawdę kontynuuję. I nadal będę podtrzymywał tego ducha, który jeszcze jest narodowi bardzo potrzebny. Bardzo.